Zaczynamy. No teraz tu zobaczcie taki nóż, taki jakby do gwintu. Do gwintu troszeczkę jakby powiedzieć do aluminium, no takich tych to może być. Właśnie w oprawkach takich moich, tutaj to uszkodzone, a dlatego tu u mnie została. To i tak wystarczy na dwie śruby, bo to tylko ma kąt ustalić, a dociskamy tak tę górą. Ale komuś nieładnie takiej wysłać. I teraz tak, tu na szufladce sobie ustawiłem 3 stopnie i będę jechał tutaj przy, jakby powiedzieć, przy uchwycie w kierunku tamtym. Tutaj widzicie za grube, ale zaraz wszystko zobaczycie, jak to będzie ładnie tutaj sobie znikać. Trzeba dobrze podokręcać. Kieł musi być dobrze podparty. No i będziemy zaraz, zobaczymy, ustawię sobie tylko tak, żebym miał bezpiecznie, żeby nie uderzyć. O, tutaj wszystko. Tu sobie zaznaczę. Nie, no, o, to i tak nie potrzeba tyle. To nie będzie potrzebne. Dobrze. I najpierw zbiorę tutaj ten nadmiar, a później tak, żeby ładny stożek powstał. I to będzie tak wyskurowane z jednej, z drugiej strony. I to robimy już na wyższych obrotach, nie za dużym wiórem. Nóż jest delikatny, dość dużo wysunięty. A dlaczego tak? A dlatego tak, że tutaj wszystko przeszkadza. I czasami tak trzeba, ale wtedy mamy wiórem, coś tam możemy zrobić. Znaczy tu jeszcze, o, troszeczkę lekko stożek. To jeszcze przybiorę ze dwie dyszki, będzie ładnie ta strona. Używam do tego nie oleju, tylko emurgolu z wodą, bo też po prostu ładniejsza powierzchnia powstaje. I, a na tym zależy zawsze, jak coś obrabiamy.
fajna rzecz. Tak się zastanawiałem, jak to takie tłumaczenie takie, że malarz to zanim namaluje obraz, to już widzi cały. Ja tego w ogóle nie widzę, tu jest już tak ładnie jak z tej strony. Nie wiem, co, czy wy widzicie tutaj takie jakieś nierówności? Ja tego już nie widzę. Ja od razu jak zaczynam coś robić, to już widzę wypolerowane, wyodszykowane i elegancko wykończone. O, już jedna strona. Trzeba dość mocno, nie za mocno. A i tak tu będzie jeszcze, to będzie dobrze polerowane. Najpierw papierem 60, 120 i 150 na koniec i w zupełności wystarczy. No teraz robimy drugą stronę.
przemieniło się w ładnego łabędzia. O. Tutaj mi trochę wyrwało w ogóle sztukę, ale powiem wam coś ciekawego, że nóż się nie złamał. Także dobrze był zabezpieczony z jednej i z drugiej strony. Były wolne obroty, ale to pilniczkiem poprawiamy to sobie. No i teraz idziemy gdzie? Albo na przerwę, albo na frezarkę, ale chyba pójdziemy na frezarkę, bo teraz trzeba tak zrobić tu spłaszczenie z dwóch stron. No i tutaj z jednej strony wystarczy. No i tak na trzech sztukach, na tych cieńszych końcóweczkach i tu na środku, a tutaj zostanie, będzie to spolerowane jeszcze i będą piękne rączki. A jeszcze trzeba będzie dorobić same te końcóweczki. Ale to jak będziemy oglądać dalej, jak przezbroję. Dziękuję.